Dzień dobry moi kochani, witam was z pięknego derby. Czy ono jest takie piękne? Nie do końca, ale jesteśmy tutaj z takiego małego powodu, bo znalazłem kolejną polską restaurację, która jest tam. Nazywa się to Kuchnia Sądecka. Nie wiem, czy są sądety w Polsce, oczywiście. Idziemy spróbować, jak smakuje polska kuchnia w Derby. Tego mi brakuje po prostu. Kiedyś mieszkaliśmy w takim rzędzie domków właśnie jednorodzinnych. Tak to wygląda. Sąsiad na sąsiedzie i śmietniki przed domem. To jest najgorsze, co może być. Ale nie o tym była mowa. Idziemy zjeść. Co wiem o kuchni sądeckiej? Że jest w Derby. I tyle wiem. Znalazłem to po prostu gdzieś kiedyś. Nikt mi tego nie polecił. Nie mam pojęcia w ogóle, co tam jest. Chciałbym sprawdzić. No, pewnie będzie polska kuchnia. Tak to właśnie wygląda. Wygląda to jak zrobione z małego sklepu albo z czyjegoś domu. Mam nadzieję, że będzie miejsce, żebyśmy mogli usiąść w środku. Czy to będzie tylko dwa stoliki? Kurde, nie wiem. Zobaczymy. Jestem głodny. Nie jedliśmy dzisiaj śniadania, więc idziemy szybko coś zjeść. A jak będzie niedobre, to pojedziemy jeszcze gdzieś indziej. Do Manchesteru mamy stąd niedaleko. No więc jesteśmy w środku, jest całkiem przytulnie. Raz, dwa, trzy, cztery stoliczki? Pięć stoliczków? Cztery i pół. Mhm. Bardzo mi się podobają te obrusy, typowo polskie. Dobra, będziemy zamawiać. Znowu dużo bierzemy? Weźmiemy do domu najwyżej, nie? Jeśli masz chęci, to może weźmiemy z domu. Pan mi powiedział o grochówce, to ja bardzo chcę. Chcesz grochówkę? No. Grochówkę, rosół. No zobaczmy, co mają. Rosół z pierożkami jest. Tak wygląda karta. Rosół z pierożkami, rosół z makaronem, zupa dnia, czyli grochóweczka dzisiaj jest. I szaszłyk, tak? Pan mówi. Szaszłyk z ryżem, no? Z ryżem. Czy co, bierzemy standardowo ten schabowego? Czy mam ochotę dzisiaj na coś innego, powiem ci? Oceniam smak, a nie tylko schabowego, także zobaczymy. Może z radzika wieprzowego? Może karkóweczkę pieczoną? Dobra. Zobaczymy. Zaraz wam pokażę, co zamówiłem. Ta kuchnia jest prowadzona przez taką panią i pomaga jej syn. Czyli kuchnia jest typowo domowa. Aż. Wiesz, co to znaczy, nie? To znaczy, że będzie dobrze. No, przeważnie wszystkie polskie jeździ, że to są domowe, nie? Tak. To jest... Także, no, tak jak w Liverpoolu, Ubercika, czy to było wszystko takie od serca robione. Kocham taką kuchnię, uwielbiam kuchnię mojej babci, mojej mamy. Znaczy babci już nie pamiętam kuchni, ale moja mama naprawdę dobrze gotuje. Pozdrawiam, Marysia ma na imię. Także, no, mam nadzieję, że będzie dobrze, pachnie dobrze. Pachnie dobrze, wygląda dobrze. Pachnie bardzo. Okolica jest nieciekawa, no bo, ale to Derby, no to nie ma się co dziwić. Dobra, zamówiłem dużo, znowu. Myślę, że od razu chłopak mówi, że będziemy do domu brać, ale no zobaczymy, bo jestem bardzo głodny. Mamy pierwsze danie, grochóweczka. Dzisiaj była w zestawie, w promocji, nie wiem, zupa dnia. Pachnie growem. Aż mi ślinka cieknie, pachnie pięknie, wygląda jeszcze lepiej. Jest pietruszka, jest marchewka. Marchewka normalnych rozmiarów, czyli nie ma wegety, już można powiedzieć. Próbujemy. Dobra, warzywna grochówka. Co prawda brakuje mi tutaj wkładki. Czego? Wkładki. Brakuje mi tutaj mięsa i kiełbas. Ale sama grochówka jako grochówka pyszna. Pyszna, naprawdę pyszna. Zamówiliśmy porcje dziecięce, bo jednak, żeby wam pokazać wszystko, co tutaj jest, znaczy nie wszystko, wiadomo, nie dam rady wszystkiego zjeść, ale zamówiliśmy porcje dziecięce i ta porcja dziecięca wygląda jak porcja naprawdę przyzwoita dla człowieka. 4 funty. 4 funty rosół, 4 funty. Normalnie kosztuje 2 funty więcej, podejrzewam, że ta miska jest wtedy pełna do pełna. Nie wiem, mi takie coś odpowiada. Fajnie, że jest taka opcja dla dzieci. Bardzo mi się to podoba. Nawet pierogi są mniejsze dla dzieci. Też mi się to podoba. Zajadamy się. Jeżeli chodzi o smak, smaku jest idealna. Naprawdę dobra, naprawdę warzywna. Jeżeli chodzi o groch, dla mnie jest bardzo rozmoknięty. Ja lubię jednak, jak te połówki, jednak się jeszcze trochę przegryza. Jest rzadka, nie jest gęsta. Łyżka nie stoi. I naprawdę, naprawdę brakuje tej mięsnej wkładki tutaj. Szkoda. Dobra, ale... Kolejna zupka. Nie wiem, czy rosół można nazwać zupą.
No nie. Takie... Jak nie? No nie, rosół to rosół, a zupa to zupa. Rosół to takie bardziej szlacheckie, moim zdaniem. Dobra, widać, rosół tłusty. Makaron wygląda na kupny. Dobra, próbujemy. Niedobry. Makaron jest kupny na pewno, jeżeli chodzi o rosołek. Rosół bardzo słaby. Rosół bardzo słaby. Brakuje mi tutaj, brakuje mi smaku tej kury, brakuje mi smaku w ogóle jakiegoś mięsa. Jest bardzo, bardzo wodnisty. Także, no nie, rosół odpada. Szkoda, miałem wielką ochotę na dobry rosół. Moja żona się od razu czerwieni, jeżeli mi coś nie smakuje. Ale o to chodzi w moim kanale, ja jestem szczery. Wiadomo, w każdym innym domu rosół smakuje inaczej. Ten jest, brakuje tej esencji tutaj, brakuje w ogóle. Jest fajny, jest tłusty, ale no nie do końca. Słaby kompot, domowy podobno, pachnie zupełnie niczym. Wodą i owocami? Nie wiem, nie jestem w stanie rozgryźć tego zapachu. No truskawkowy z czymś, nie jestem w stanie rozgryźć. Nie chcę kompot. Nie? Słodki? Słodki, bardzo słodki, bardzo słodki, bardzo dobry w temperaturze pokojowej, tak jak powinien być, nie zimny, bardzo dobry. Moi drodzy, dostałem kołpak od malucha, na kołpaku karkowucha pod pieczarką. Dobra. Zaparowało. Karkówka wygląda całkiem. Teraz test widelca. Jest dobrze. No, zabrałam. Zrobię jeszcze raz. Może być dobrze. Zobaczymy. Wygląda na miękką. Testujemy. Pachnie czosnkiem. Czyli jest nadziewana czosnkiem. Śliwka by się przydała, ale to ja robię ze śliwką. Gorąca. Gorąca, krucha. Soczysta, tłuściutka. Taka jak karkucha powinna być. Bardzo dobra, krucha. No co mogę powiedzieć? Że ona była pieczona na pewno, a jest odgrzewana w czymś. Bo jest bardzo, bardzo gorąco, bardzo dużo pary, ale jest dobra. Dobra, i ta karkówka kosztuje 14 funtów za taki zestawik. Dobra, próbujmy ziemniaczki. Wiecie, że ja jestem panem ziemniaków i potrafię rozpoznać angielskie od polskich. Dobre, maślane, dobrze posolone, dużo masła. Dobre, nie są polskie. Pieczarki. Dobre. Pieczarki. Tak powinny smakować pieczarki bez jakiegoś beszamelu i octu i nie wiadomo czego. Smaczne. Ja powiem ci, że myślałam, że to będzie bardziej sos pieczarkowy. No nie, to jest takie pieczarki w maśle. Tak, jeszcze raz. No i to jest dobre. I to jest, tak powinna pieczarka wyglądać. Bez jakichś udziwnienia, nie jakieś tam beszamele i syrele, morele. Surowa pora, marchewka. To zrobione tutaj na 100%. Buraczki. Nie lubię buraczków takich tartych bardzo, bardzo mocno. Wolę wióry, ale spróbujmy. Też dobre. Takie trochę, powiedziałbym, w occie. Taka jak ćwikła, no. Ale powiem ci do tego mięsa, taka ćwikła. Fajne, naprawdę fajne. Pyszne to jest, bym powiedział nawet. I kolejna surówka. Ćwikła, bardzo dobra. Kolejna surowa, kapusta pekińska, marchewka, majonez, nic do zaczynienia, pyszne. Powiem ci tak, za tą cenę, za tą ilość jedzenia, naprawdę fajne miejsce. A jadłeś się jednym daniem, zupką i daniem, czyli razem ci weszłoby 20 funtów? Spokojnie. 20 funtów? No za to i za zupę za 6 funtów weszłoby 20 funtów. No i kompot jeszcze. 50. No to plus 27,50. Spoko. Na pewno mi się najadł, ale jeszcze idą pierożki. Kolejne danie, placek po sądecku. Powiem ci tak, pierwszy raz widzę placek ziemniaczany o takiej strukturze kotleta schabowego. Tak jak w panierce, nie? To jest panierka. To jest panierka, to jest... Chyba. To jest dość dziwne. To jest pierwszy raz taki placek jem.
ziemniaczany, który jest, wygląda jak schabowy. Spróbujmy sam placek, bez śmietany. Dobrze usmażony, chrupki. Jest bardzo nasiąknięty tłuszczem. Dzięki bardzo. Dzięki. Jest dobrze usmażony. Nie widzę nic ten, ale jest bardzo tłusty, zobaczcie. Przez tą panierę tego tłuszczu jest tutaj naprawdę, naprawdę mega dużo. No i przez tą panierkę trzeba się przegryźć, żeby dostać się do ciasta. Ale nie powiem, że to jest złe. Powiem ci, że to jest ciekawie zrobione danie. Nie wiem, jak oni to zrobili. To jest placek po sądecku. To jest dobre. Do tego gulasz wieprzowy z pieczarą. Znowu, dobre mięso, dobrze zrobione, rozpływa się w ustach. No dobre, dobrze, nic nie trzeba, ani soli, ani pieprzu. Jest to naprawdę, naprawdę fajne, fajnie podane. Powiem ci, że jeszcze się z takim czymś spotkałem. Fajne to jest, bo to chrupi. Ten tłuszcz, no widać, że on się wylewa, a to niczym nie przeszkadza, nie zatłuszcza to. Także... Tam jest jeszcze placek pod spodem, tak? Mhm. No jest naprawdę nieźle nadziany. Powiem ci, że to jest ogromne danie. Będziesz miała problem, żeby to zjeść. No na pewno. Cena tego dania 14 funtów. Kurde, dobrze. Szkoda, mamy tak daleko, bo znowu kolejne fajne miejsce. Dobra, pierogi. Ruskie 10, z mięsem 11. Ja wziąłem sobie miks, no bo można tutaj, więc dlaczego nie? To jest jedyne miejsce, które zgodziło się, które do tej pory odwiedzałem, które zgodziło się, żeby wymieszać pierogi, bo czasami po prostu mówią, nie da się, porcja to jest albo te, albo te. Więc dobra, mamy tak, mamy ruskiego. Pływa to w oleju, cebulka, są duże, są nadziane. Ciasto. Ciasto mięciutkie. Znowu, jeżeli chodzi o farsz, ja, tak jak mówiłem, już nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięć, nie dziesięć, lubię, jak ten ser jeszcze ma konsystencję sera. Tu się wszystko wymieszało, jest papa. Nie są złe pierogi. Jadłem lepsze. W Liverpool jadłem lepsze. Ale nie są złe. Ciasto nie jest gumowe, nie jest twarde. Fajnie wyrobione. Nie ma się do czego czepić. Dobra, teraz pieróg z mięsem. Też ładnie wypchane. Nieźle nadziane. Pachną rosołem. Cieknie z niego. Nie wiem, czy widać. Jak z tego, jak z hinkali. Pyszne nadzieje. Naprawdę, naprawdę dobre. Nie trzeba doprawiać? Nie trzeba nic doprawiać. Jest to fajnie zmielone. Nie jest to pasztet czy suprę mięsa. Super. Jest pieprz, jest sól, jest smak. Cebulka. Nie przeszkadza. Bardzo dobra. Bardzo dobre, prawda? Chyba najlepsze jak jadłem. Jadłem lepsze. Liverpool były lepsze. Była bardzo dobra. Ciasto. Nie. Cebulka była najlepsza w Liverpool. Ale tutaj też jest wybitne. Tutaj tego tłuszczu jest dla mnie, jak dla mnie, to troszkę za dużo na talerzu. Ale pierogi w smaku. Dobra. Powiem ci tak. Na ruskie niekoniecznie, ale to z mięsem. Super. Naprawdę dobre. Okej. Jakbyś dostał 10 takich pierogów za 11 funtów, najadłbyś się? Myślę, że tak. Z zupą. Myślę, że jeżeli chodzi o całokształt, tanie, dobre miejsce na mojej mapie. No takie tanie chyba nie jest w porównaniu na przykład Style. No, ale Style nie ma swojej restauracji, wiesz, oni mają ceny takie troszeczkę inne. Nie wiem, nie przeszkadza mi to wcale. Jest dobrze. Warto zapłacić. Jest dobrze, jest czysto, ładnie pachnie. Jest okej. Okay. Bardzo fajny chłopak obsługuje. Tak, obsługa jest bardzo miła. Domowe jedzenie, co jest najważniejsze, domowa kuchnia w Anglii. Po to przyjechałem, no i to znalazłem. Chociaż miałem ochotę na dobry rosół, no nie wyszło, no. Ale ja jestem szczery, no rosół mi nie podszedł, cała reszta, jak najbardziej. Rewelacja, naprawdę. Kochanie, chciałbym poznać swoją opinię na temat tego kotleta, co wygląda jak kotlet schabowy. Ja powiem, że pierwszy raz jem w życiu coś tak dobrego, znaczy coś takiego dziwnego. Znaczy dziwnego, jak to powiedzieć? No innego. No innego. I tak naprawdę ty nagrałeś wszystko, zdążyłeś nagrać wszystko.
I ten placek jest cały czas chrupki. Jest przepyszny. On to, jest... To wygląda jak kotlet. No to wygląda jak kotlet, bo on centralnie ma panierkę. Jak ty nagrywałeś, to ja ci pokazywałam, że to normalnie, patrz, ja ci zaraz zerwę panierkę. No, jak chrupki. To normalnie jest panierka. No przepyszne to jest. To jest tak dobre, a surówki są tak dobre. Resztę dań nie próbowałam twojej karkówki. Z zupy podzielam twoje zdanie. Pierogi dla mnie tylko mięsne. Ale to przepyszne, przepyszne. Przypuszczam, że odkryłeś kolejną perełkę. Nie? Mhm. Takie małe miejsce, ale naprawdę, naprawdę domowy smak. To jest po prostu niesamowite. Ten placek leży tu już dobre 20 minut. Zanim skończyliśmy to wszystko i słuchajcie tego. Dalej chrupi. Powiem ci tak. Jeden z lepszych placków, jakie jadłem. Naprawdę, no. Dla mnie jeden z lepszych dań, jakie jadłem przez długi czas. To jest wielkie wow. Ten placek, placek. Placek po sądecku. Nawet ten od spodu, który jest przykryty sosem, dalej chrupi. Wow. To jest najlepsze danie tutaj. Kochanie? Mhm. Z ręką na sercu polecam to danie. Pyszny, pyszny sos. Dobre mięso. Mięso przepyszne też. Dobrze naładowane. I porcja absolutnie nie do przejedzenia. Mm-hmm. Rewelka. Naprawdę, naprawdę dobre. To powiem pani szczerze, najlepsze placki, jakie w życiu jadłem. Naprawdę przepyszne. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Czyli nie ma pani ręki. No nie, ale to jest właśnie mąka i jajka. Odpowiednia proporcja i one chrupią. I to jest prawdziwy placek. To jest to, co lubię. To, co ja radzę zjadę. Więc moi drodzy, jak ja bardzo lubię to stwierdzenie, moi drodzy, polecam, cholernie, cholernie polecam. Najadłem się, jedyne co mi nie podeszło, to rosół tutaj tak naprawdę. No i może te pierogi też troszeczkę nie na moje smaki, ale każdy ma inne, wiadomo. To jest mój kanał i ja oceniam według siebie. Według mnie, godne polecenia. I cenowo 46 funtów za to wszystko. To jest... rewelacja. Powiem szczerze, polecam. Polecam, polecam. Jeżeli będziecie w Derby, w tych okolicach, naprawdę warto skorzystać z dobrej, polskiej maminej kuchni. 8 na 10. A jeszcze dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, zostawcie komentarz. Jeżeli jesteście z Derby i byliście tutaj, jedliście, dajcie znać, czy wam też smakowało. Także śpieszę się, bo mi się chce. Nara!